dobra, to witam z powrotem w chorym psychiatryku. O, szalony doktorek jeszcze tam gdzieś się kręci, przypominam. Jest po drugiej stronie na pewno. Może też i z tej strony. Co to było? Shit. No, gdzie ja mam niby się schować teraz? Jak on tak łazi? I tu? W szafce! A nie, tu zamknąłem tylko drzwi. No ja, no super, jeszcze tylko jedną połówkę. Tu za wyro. Tu za wyro. O, dobra. Jedyna możliwość, że mnie nie zauważy. Idzie? Czy nie? Dobra, Kit chyba zrezygnował. Trzeba wyjść. Też normalnie bym jeszcze troszeczkę poczekał. Dla bezpieczeństwa. Ale cholera, wiedziałem, że to nie jest ostatnie spotkanie z tym gościem. Dobra, a czym ja się, kurczę, skradam? No. Chyba odwróci się? Powiedz, że nie? No idź stąd! Proszę, nie w tą stronę, nie odwracaj się teraz. Ej, no nie, no jak on tam będzie stał, no nie, nie mogę zaatakować, podobno. Co ja mogę teraz zrobić jedynie? Oddalić się. O, 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 o. Dobra, 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 zwietrzył. Mnie? Czy nie? No kurde, ale jak on tam serio będzie cały czas stał, no to nie mam szans, nie mam klucza do windy jeszcze. Tu? Napięte jak cholera, no. On tam pewnie dalej stoi, no bo to jest najlepsze miejsce, gdzie on może stać. Już widział, jak tutaj wchodziłem, no i nawet na mnie patrzy. To co, no? Co mi pozostaje? Sprint do tych drzwi, liczę, że będą otwarte. Dobra. 3, 4... Go! Da-da-da! Tak, trzasnął chyba. Ale dalej nie mam klucza. No właśnie. Dobra, on zaraz przejdzie. Ale ja w tym czasie może tutaj. O, to nie jest głupie. Chyba. Chyba. To jest bardzo głupie, właśnie na niego skoczyłem. No. No ale go muszę tutaj wyciągnąć. Dobra, leć. Jest tuż za mną. Ale tu pamiętam drogę. Tu byłem w poprzednim odcinku, więc nawet noktowizja się nie przyda. Jest tam? Jest. Cholera, dobra. Dawaj ten sprint. Jest bardzo blisko. Chodź tutaj. O, biurko! Kurde, niestety. Nie stworzymy tego dystansu między nami. Chyba, że... Cholera, czy nie mogłem trzasnąć, ale dobra, mogę trzasnąć tymi. Oczywiście, tylko poleciał inną drogą. Trendy. Dobra, moment, ale to mogę zamknąć. Nie, nie mogę, tu nie ma drzwi. Jakaś kartka. Nie, nie ma czasu na podnoszenie. No co to schować pod łóżkiem? No tylko. Tylko to mi pozostaje, chyba że tu. Kurde, kolejna sala wypełniona pacjentami. No ile on miał roboty? Ej, temu przynajmniej poskładali nogę śrubami. O cholera, dobra. Wszyscy się kurczę nagle obudzili. Gdzie on jest? Dobra, tędy! Ale w dalszym ciągu nie mam tego klucza. Dobra. Tu. Zamknięte. Tu. Close. No nie, 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 nie. On jest za mną. Nie, nie ma go. Dobra, chyba właśnie przeszedł dopiero. Nie, serio, ale którędy? Tamty mi poszedł. Wyważył je. Dobrze słyszałem. Dobra, ale ci już nie krzyczą. Dobra, 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 dobra. Tam go widziałem. A, ha, 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 ha. Obczaiłem cię oczkiem. Ale gdzie jest ten klucz do windy? Jest jedyne, co mi stoi na przeszkodzie. Co mi stoi na drodze mojej ucieczki. Kurde. Ej, dobra, może tu. Ale po cichutku. Znaczy nie da się chyba. Dobra, trzaśnij. Cholera, jak musisz. Co, w kiblach? Może.
Może. Dobra, każdy po kolei. No. Gówno. Dosłownie. I grube nic. Ale słabo. Ja serio? Nic poza kałem? Gdzie ja mam iść? Chyba nie tutaj. Z powrotem gdzieś. Kurde, nie, no w sumie innej drogi nie ma. Moment, to on. Gdzieś tutaj jest i krzyż. Był i kaznodzieja. No ale serio, gdzie to jest? No nie, no kolejne kółeczki będę musiał zrobić. Dobra, gdzie? W którą stronę polecisz? Tędy, dobra. Żegnaj. Nie wiem, taka ucieczka jest całkiem nawet, można powiedzieć, dla zdrowia. Zdrowotna. Bardzo w porządku, tylko kurde. No koleś. Daj tu. Zamykając drzwi. Oczywiście. A dobra, wszystkie kible sprawdzam, ale czemu ja w ogóle myślę, że to będzie w kiblu? Karta do windy, no dlaczego miałaby być w toalecie, ej? Nie, ale to nie jest nawet... Kurczę, nawet głupie baterii nie znalazłem jeszcze w toalecie. Już tym bardziej... Karty do windy? Oj. Oj. Nie, wydawało mi się, nie? Ej. Dobra, albo wali w te drzwi. Kolejne. Albo nie. Dobra, nie, dobra. Muszę to sprawdzić. Okej, tu go nie ma. Wstępnie mogę to orzec. Cholera, gdzie mam iść? Gdzie on się chowa? Gdzie jest pieprzony klucz do windy? Jasna cholera, no! I ja tutaj mam biegać i szukać. Dobra, tamte trzeba odsunąć. O, kurde, nie no! A biegnie w ogóle? Nie no, serio, biegniesz? Nie. To dobra, to skoro mam iść do tamtej drzwi, to trzeba go wywabić. No chodź. No, przecież jesteś bardzo blisko, no. Mam rzucić czymś? Ej, nie, serio, on się zahaczył? Hej, nobody likes a quitter. Buddy! No dobra, wyglądałby się zahaczył, serio, ale boję się, że się odhaczy zaraz. No kit. Skoro może mi na to pozwolić, no to czemu, kurde, ja nie bym nie skorzystać. Dobra. Zamknijmy. Za sobą. Nie, ale fuksik, kurde, no czasami naprawdę szczęście mi dopisuje. Dobra, szymryj! Dobra, może tutaj. Znowu kible! No co ja mam z tymi kiblami? Dobra, są szafki. Jak coś. Dobra, ale jeżeli on tam dalej jest schaczony, no to mam drogę wolną. Mogę przeczesywać teren. A nie, sorry, nie kible, prysznice. Dobra, pod prysznicami coś. Dobra, widziałem, że w kolejnym coś tam wystaje. Dobra, jest bateria. Już dawno nie znalazłem. Jest też i radio. Dobra, no ale cholera, w dalszym ciągu nic. Czy mógłbym uruchomić windę? No, tu leżą w kompletnej ciemni takie rzeczy i nic nie znaczą. Dobra. Ale on nie poszedł za mną, cholera, no to się tak nie wyrywa, bo myślę, że on tutaj jest wtedy. Dobra, tutaj luzik. No ale tu nic nie ma. Aj, chyba, że tu. Dobra. Nie, tylko czekam, aż ktoś się będzie ukrywał, kiedy będę wchodził właśnie do tunelu wentylacyjnego. Bo jak to wytrzymuje pod twoim ciężarem, Myers? Ale dobra. Nie masz co głowić na zapas. Okej. Okay. Liczę, że to już będzie tu, nie? Gdzie ja jestem? Dobra, no znowu przeczeszmy kible. No niby czemu nie? Dobra, są dokumenty. Chociaż raz się opłaciło. Dobra, odczytajmy je szybko.
Od Davida Annapurna do HR, nie, HR Resources, czyli no Human Resources po prostu. Prośba o przeniesienie do wszystkich zainteresowanych. To moja trzecia prośba o przeniesienie po 2 miesiącach bez odpowiedzi. Nie chcę już pracować w Mount Massive. Byłem sanitariuszem przez całe dorosłe życie, ale nigdy nie doświadczyłem takiego poziomu skrytości i braku szacunku. Podejrzewam nawet, że niektórzy z pacjentów mogą być wykorzystywani. Jeszcze ich dymają. Znaczy, bo różne są stopnie wykorzystania. Oczywiście jest seksualny, znaczy różne rodzaje. Seksualny też można kogoś wykorzystywać do różnych dziwnych rzeczy. A nie seksualnych. Nie, dobra. Ale bo i tak mają przerąbane po prostu. Tak to zamknijmy. Znam osobiście dwoje takich, którzy zostali przeniesieni na oddział w piwnicy i nigdy nie wrócili. Jeżeli nie dostanę odpowiedzi na tego e-maila, będę zmuszony do rezygnacji. Ponadto rozważę skontaktowanie się z prasą. Dziękuję za poświęcony czas. David Annapurna. Albo Annapurna. Ej, moment, to przypadkiem w dodatku Whistleblower. Właśnie to nie jest prequel? Jeżeli to byłby kontakt, źródło Milesa inaczej, no to kurde, nim się chyba chodzi. Ha, dobra, fajne, to by było fajne powiązanie. Ale okej. Koniec powiązań, zeskoczyliśmy i szukamy w dalszym ciągu klucza. Karty klucza. Do windy. Albo może faktycznie to jest zwykły klucz, taki do przekręcenia w zamku. Tu, na stoliczku? Nie. Czemu tu wszystko jest zamknięte? Ale nie, jakby co, mamy dobrą miejscówkę, żeby się gonić z nim. Tutaj dookoła będzie sprincik. W sumie nie ma co się bać, zbytnio. Ale w dalszym ciągu, no nie ma tej karty, no. Dobra, jeżeli te drzwi są zamknięte, to nie mam jak nawet wyjść. Dobra. Otwarte. Okej. Gdzie jesteś, szalony doktorku? Dobra, widzę klucz, ale zanim klucz... Dobra, nie, może najpierw klucz. Okej. Nic więcej. Dobra, jest to, po co przyszliśmy? A! Kurde, nie, no to mogłem się spodziewać. Którędy mogę? Tu się wydostanę na górę? Ej, tu się przedostanę na górę? Nie! Nie! Dobra, no to kit, on już tutaj jest. Widzi mnie? Widzi mnie bardzo dobrze chyba. Gdzie jest ten sprint dookoła, aby co? Tu. W zależności od tego, gdzie pójdzie. Jaki sprint? Tu nie ma gdzie sprintować, to jest przerwa. Ale on mnie nie widzi. Ale odblokował się. Kurde, teraz mógłbym sprintować przez to okno, które on wybił. O, dobra, ale pójdzie w moją stronę. Bankowo. Dobra, na nieświadomce może? Może lepiej na nieświadomce, a nie tak sprintem po prostu. Dobra, on tam sobie szuka w łóżkach. Dobra. Haha! Dobra, może tędy. Ej, faktycznie, nawet nie wybił okna, tylko całe drzwi sforsował. Dobra, jak się dostać z powrotem? Tam. Nie, 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 w drugim kierunku, w drugim kierunku. Tu, 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 tu. Orientacja w terenie przede wszystkim. Dobrze, to odsunąłem, kurde. Dobra. Ale że zasunąć z powrotem nie mogę, to lepiej schować. I żegnam szalonego doktorka. Nara! Ha, 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 ha. See you later, fucker. Nie, 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 nie! Inne piętro, inne... Ma... Dyba mu za podaj, kurde, kopnij go, cokolwiek. Miles. Dobra, dostałeś to, na co zasłużyłeś. Ej, kurde. Liczyłem, że jego górna część wpadnie tutaj. Bo może jeszcze dobrze, równie dobrze żyć. Cholera, dobra, to a zjedźmy niżej, albo coś, 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 coś. No co ja mogę zrobić? Mogę to nagrać. Ha, 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 to na pewno. Dobra, odczytam jeszcze notateczkę. Nawet dwie. Doktor Rick Traeger. Traeger, ten chory popierdoleniec. Obciął mi palce, torturował wielu pacjentów. Czyli właśnie, moment. Czyli w tym momencie Miles już pisze, nie posiadając jednego ważnego palca. Palca wskazującego w prawej dłoni. Chyba, że był Minecutem, to nie posiada serdecznego. W każdym razie pisze się pewnie ciężko. Ale dobra, torturował wielu pacjentów, właśnie morduje kolejną osobę. Nic nie mogę zrobić. Aha, to było pewnie w momencie, jak byliśmy pod łóżkiem wtedy i patrzyliśmy na śmierć gościa przykutego do wyra. Bełkoczak jakiś popieprzony, ni to urzędzasz, ni to prezesik. Pewnie w bagażniku swojego Audi wozi kije do golfa. Głowę.
Pozostałe palce daje, że był w Markow jakąś szychą, zanim jeszcze bardziej padło mu na mózg. Chce się stąd wydostać. Chce z powrotem swoje palce i chce widzieć, jak Traeger zdycha. I chyba to właśnie się stało i tego będzie dokładnie dotyczyła ostatnia notatka. Jak sprawić, by Traeger obciekał swoimi własnymi sokami? Krok pierwszy, ścisnąć delikwenta. Doceniam czarny humor, Miles. Tylko jak się mogę stąd wydostać teraz? Raczej nie tędy. A właśnie, jak nie w dół, to w górę. Dobra, klapa raz. Okej. Dobra, chyba już... Nie, no teraz jak nie ma doktorka, to chyba mogę chodzić, ale nie, jeszcze jest świnka. Chris Walker. The Stalker. Nie, bo tak troszeczkę stalking ma, kurczę, w żyłach. W krwi mu płynie, znaczy w żyłach, która... Znaczy w krwi, która płynie w żyłach. No, kurde. Wysłów się piechą. Z tego strachu padło mi też na mózg, a to właściwie na język. Nie, ale serio, trzy bateryjki ledwo mi zostały. Dobra, góra czy dół? Dobra, ja bym chciał zeskoczyć z dachu nawet. Spróbować przynajmniej. O. Nie, tutaj zamknięte, więc trzeba będzie pójść w dół. Okej, dobra, no to w te pędy. Tup, 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 ale niekonieczna jest noktowizja akurat. Dobra, powiedzcie tylko, czy tu otwarte? Nawet jak nie, to tam się przycisnę, wprost do kompa. Dobra, ale jakby co, kochani, nie, dobra, to zrobię w następnym odcinku, ja w tym miejscu kończę. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem i w następnym odcinku będziemy bać się dalej, razem. O, w ogóle słyszałem, że Outlast to jest bardzo krótka gra, więc może już niedługo ją skończymy. Dobra, pozdro, cześć, hej.